I wtedy dziecko do nas jest przyjmowane w umówionym dniu, o umówionej porze i według określonych procedur. A rodziny zastępcze? Tak, zwyczajowo dzieci otrzymują kieszonkowe. Wydaje się, że to pani decyduje o tym, kto ma trafić do domu dziecka i że państwo prawie że odbierają jakieś dziecko z rodziny i umiejscawiają w tym miejscu. To są już 22-letni młodzi ludzie, którzy jeszcze się uczą, ale już podejmują pracę i właściwie są już na progu dorosłości, postanowili się usamodzielnić. Więc nigdy się tak nie zdarza, a raczej bardzo rzadko, o ile, żeby młoda osoba została sama w tym świecie na zewnątrz, tak? Poza naszym domem. Zachęcam wszystkich do udziału właśnie w takiej formie pomocy pod postacią wolontariatu. 15 czerwca organizujemy oficjalną część obchodów 120-lecia.